Ażurki, toaletki, firanki, buduary, peniuary, falbanki, flakoniki, kremiki, mleczko. Hanka Bielicka to Hanka Bielicka? Była to aktorka nie do powtórzenia. Po prostu grała nieprawdopodobnie. Całą z sobą tym poziom. Brawurowe wkroczenie w kapeluszach słynnych i w sukniach na scenę, gdzie rozwalała swoją energią całą przestrzeń. Hanka Bielicka to historia kina i estrady. Zaskakiwała w podwieczorku przy mikrofonie, zagrała u Jerzego Hoffmana w Gangsterach i Filantropach i wzruszyła śpiewem w Zakazanych piosenkach, pierwszym polskim filmie po wojnie. W głowie się nie mieści, teraz będzie koniec mojej opowieści. Ten sposób aktorstwa nie był nigdy do powtórzenia. A były to krańcowo różne postacie, bo była to Madame Saint-Jean, gdzie była do bólu prawdziwa, ale była również przekupka z Kracelaka, gdzie była również do bólu prawdziwa. Twierdziła, że małe role to może być epizod i może być pizod. I epizod to należy grać, nie ma w tym nic złego, a w żadnej sytuacji epizodów grać nie należy. Ja pamiętam filmowe role pani Hani, kiedy jeszcze właśnie przed tym brawurowym odkryciem jej dla estrady, to grała absolutnie dramatyczne role. Natomiast już kiedy pokazała ten swój pazur komediowy, no to już tylko tak ją ludzie utożsamiali i tylko tak ją chcieli widzieć. Kapelusz to mnie uratował w ogóle życie, wie pan? Teraz niedawno spadłam ze schodów, budzę się. Leżę pod taką wielką, złotą bramą, siedzi przy tej bramie taki starszy pan z małym chłopczykiem i pyta tego chłopca, kto to tam leży. A on mówi, to ta Bielicka z Polski, ta artystka. A ten starszy pan mówi, bez kapelusza głupio wygląda. Pani wraca z powrotem, jak pani włoży ładny kapelusz, to może pani wrócić. Bardzo lubiła iść ulicą właśnie w jakimś dziwacznym kapeluszu, kiedy ludzie na nią zwracali uwagę, bo całe życie była tego zdania, że artystka musi wyglądać inaczej. I ona bardzo chciała wyglądać inaczej. Stąd jej pociąg do kapeluszy właśnie słynnych. Ona te kapelusze zaczęła nosić bardzo wcześnie. Jak nie stać jej było na jakiś wytworny, to kupowała taniutki i go tam ozdabiała czym bądź. Któregoś razu mówi, ty chodzisz w takich kapeluszach, tak? To ja mam dla ciebie prezent. I wręczyła mi kapelusz, podobny do tego, założę tak, może. Podobny do tego, tylko że strasznie bajerzasty taki z Teksasu. Tylko chodź w nim, ale to była komuna, to po prostu by mi te milicjanci pałkami ten kapelusz zdjęli z głowy. Padła ofiarą znanego głosu. Ta chrypka zresztą nie była jej naturalnym głosem. Ona bardzo chorowała, prawie przez 2 lata nie mogła występować i nie miała głosu w ogóle. Ta jej charakterystyczna chrypka, która się znakomicie sprawdzała na estradzie, no ale jednocześnie, jak opowiadała Rybkowski, mówi, no wziąłbym cię do tych chłopów, no ale przecież jak się odezwiesz, to cię od razu rozpoznają zza chałupy. No mówi, no nie ma szans. To była wybitna postać, więc w związku z tym mogła mnie traktować Asio, Asio. Natomiast absolutnie nie, po prostu ona była jak matka od razu. Tutaj w Łomży pomagała dzieciom z domu dziecka i osobom, które potrzebowały pomocy. Dochodziły takie informacje, że wspierała nawet ich finansowo. Bardzo pomagała swojej rodzinie, domom opieki, ale również zwierzętom. Ona wysyłała co miesiąc pieniążki na schronisko dla psów. Z panią Hanią Bielicką spotkałam się w jej ostatniej roli filmowej. Było to na planie Ja wam pokażę. Pani Hania była po operacji. Tak naprawdę jedyna pozycja, w jakiej jej nie bolało, to jak stała. Widać było, że okropnie cierpi. Następował klaps, kamera poszła i w ogóle już nie było mowy o żadnym cierpieniu i o żadnym bólu, tylko po prostu zamieniała się w postać, którą grała. Zawsze przygotowana, nigdy nie jęcząca, że tu zimna, tu ciepła, to głodna, to nigdy, nigdy. Całe życie przesiedziała w przedpokoju, bo ona tak poważnie traktowała tę swoją pracę, że była gotowa już 15 minut przed przyjazdem samochodu, siedziała w przedpokoju, czekała na dzwonek. Miała zawsze krzyżóweczkę i na tę godzinę wcześniej, jak przychodziła, to zawsze miała ileś czasu, żeby sobie, jak mówi, pogimnastykować umysł. Kochała zawód do bólu. Zrezygnowała z dzieci, właściwie zrezygnowała z męża.
publiczność, to były jej dzieci. Ona do nich mówiła, mówiła dzieci, bo gdziekolwiek przychodziła, mówi, ja jestem chyba najstarsza, mogę do was mówić per dzieci. Ją ludzie uwielbiali, kochali. Gdziekolwiek się pojawiła, to była gwiazda ponad wszystkie możliwe gwiazdy. Posłuchajcie państwo, z nami łaska Boża, odbudujem Polskę od gór aż do morza.